No i dojechaliśmy do Niemiec, bo przyjechaliśmy do południowej Bawarii pod najbardziej, chyba jeden z najbardziej znanych zamków na całym świecie. Jeden z najpiękniejszych. Jest to jeden z 7 nowych cudów świata. Co prawda na 8 miejscu, ale wlicza się w tą grupę 7 nowych cudów świata, czyli pod zamek Neuschwanstein. Czyli w tłumaczeniu na nasze kamienny łabędź. Tutaj jesteśmy teraz w punkcie, z którego da radę dojść na górę, na zamek trzema różnymi sposobami. Albo piechotą, zajmuje to około 40 minut, albo wziąć zwykły autobus, który kursuje co chwilę i bilet na niego kosztuje 2,50 w jedną stronę, albo 4 bodajże w dwie, nie pamiętam, albo 3. Można również skorzystać z najmniej rekomendowanej przez nas opcji, czyli dorożki. Dorożka, jak to zwykle bywa, czyli są konie, które są wymęczone cały dzień przez wchodzenie na górę. O tym zapominamy, jedziemy autobusem albo wbijamy tam na górę z buta. Biedne konisie. Tym bardziej, że na górę też wjeżdża zwykły autobus. Ludzie, taki mały apel. Nie korzystajcie z tego po prostu. To jest okrutne. Sama historia zamku jest bardzo ciekawa, ale nie opowiem jej dokładnie, ponieważ po prostu nie jestem przewodnikiem. Jednak mam kilka ciekawostek, które wydaje mi się, że mogą Was zaciekawić. Po pierwsze, sam zamek został wybudowany nie tak dawno temu, jak mogłoby się wydawać, ponieważ został wybudowany pod koniec XIX wieku, w 1880 którymś roku bodajże. Pewnego dnia mieszkający tutaj nieopodal na zamku Hohenschwangau, młody wtedy, nie wiem czy już król, w każdym razie później został koronowany na króla Ludwik II, postanowił, że wybuduje sobie swój zamek. Polityka tutaj w Bawarii była bardzo napięta i on sobie z tym wszystkim nie radził. W sensie przytłaczała go ta cała obecność tego wszystkiego w życiu codziennym i stwierdził, że wybuduje sobie swój własny, jakby swoje królestwo, w którym będzie się mógł skryć od tego wszystkiego. Początkowo zamek miał zbudować za 3 miliony marek, jednakże w pewnym momencie, dopiero już po kilku latach budowania, okazało się, że 3 miliony marek to jest zdecydowanie za mało i zadłużył się na kolejne 7 milionów marek. To sprawiło, że władzom Bawarii to się bardzo nie spodobało, ponieważ no, zadłużył ich, jakby nie było kraj. Więc w pewnym momencie, kiedy Ludwik II mieszkał już na tym zamku, obwołano, że jest po prostu niepoczytalny i że nie jest w stanie piastować funkcji króla i został zesłany do zamku tutaj nieopodal, do Monachium, gdzie dzień później w niewyjaśnionych okolicznościach umarł. Co się tam wydarzyło, czy to było samobójstwo, czy to było zabójstwo, tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy. Dzisiaj możemy za to zwiedzać zamek, który jest po prostu przepiękny. Widać to, kim tak naprawdę był młody król Ludwik II. Widać, że to była wrażliwa dusza, która lubiła się otaczać pięknymi rzeczami, pięknymi malowidłami, pięknymi tkaninami. Po prostu wszystko jest zrobione z takim przepychem osoby, która widać kochała piękne rzeczy. Nie da się tego w inny sposób opisać, po prostu trzeba to zobaczyć, bo same zdobienia, połączenie różnych stylów nowoczesnych, gotyckich i tak dalej jest po prostu niesamowite i trzeba to zobaczyć, żeby zrozumieć, co kierowało młodym królem, zlecając tą budowę. W środku wszystkie ściany praktycznie są pokryte malowidłami przedstawiającymi legendy nordyckie, w których był zauroczony ponoć młody władca. To zresztą on był również zauroczony w muzyce Wagnera. To on stał się w pewnym momencie mecenasem Wagnera. Tutaj również zarządził wybudowanie wielkiej sali śpiewaków. Co ciekawe, nigdy za jego życia tam nie odbył się żaden koncert. Dopiero po jego śmierci, kiedy cały zamek przeszedł w ręce Bawarii, kiedy został on udostępniony zwiedzającym, dopiero wtedy odbyły się pierwsze koncerty. Mówię to jako ciekawostka, ponieważ dopiero w momencie, kiedy zamek przeszedł w ręce władz Bawarii, to oni udostępnili go zwiedzającym turystom, po prostu. Co ciekawe, wtedy właśnie, dopiero po kilku latach od otworzenia na świat tego zamku, zaczął zamek na siebie zarabiać po prostu. Dochody z turystyki również pozwoliły na ukończenie budowy tych komnat, które nie zostały wcześniej skończone.
Jako jeszcze jedna ciekawostka, zamek wygląda tak, a nie inaczej, ponieważ, tak jak już mówiłem, Ludwik II był zakochany w różnych stylach, był osobą bardzo światłą i wykształconą i zatrudnił do projektowania osobę, która również zajmowała się projektowaniem scenografii teatralnych i malarskich. Stąd ta taka zjawiskowość tego zamku. Tyle z ciekawostek, które są po prostu ciekawostkami, bo tak jak już mówiłem, sama historia jest dużo dłuższa, dużo ciekawsza, ale o tym już dowiecie się przychodząc tutaj albo czytając po prostu w internetach. Ja jeszcze muszę dodać jedną najważniejszą chyba też ciekawostkę. Przecież Walt Disney inspirował się tym zamkiem i stworzył. No właśnie. Jak mogłem? Największa ciekawostka. Ja to po to przyjechałam. I teraz powinienem takie logo puścić takie na tym. No, nie wiem, czy go widać. W ogóle na górze taki nie ma. Malutki jest. Tak, w ogóle tutaj jest. Wszędzie jest zakaz latania dronem, więc niestety ujęć z drona mamy bardzo mało, bo to były bardzo kitrane takie, wiecie, idź jak najdalej, ich nakręć. Ale coś z tego wyjdzie i tak chyba. Już schodzimy z zamku. Przyznam szczerze, że fajnie zobaczyć, ale obawiam się, że informacje, które można znaleźć w internecie, te wszystkie legendy, historie i tak dalej, są dużo ciekawsze niż to, czego faktycznie można doświadczyć na zamku. To znaczy, fajnie jest tam w środku, te wszystkie komnaty, ta cała historia, ale jest to opowiedziane w taki bardzo szkolny sposób, że Ludwik II wzorował się na tym i zrobił komnatę bazując na tym i tak dalej. Kilka informacji technicznych. Przede wszystkim w środku, w zamku nie można ani robić zdjęć, ani nie można filmować, ani wchodzić z wózkami, z psami. Torby mogą mieć tylko odpowiednią wysokość, nie można świecić latarkami, nie można praktycznie niczego poza chodzeniem i zwiedzaniem i oglądaniem rzeczy. Dlatego wszystkie zdjęcia, które tutaj wstawimy ze środka są zapożyczone z internetu. Niestety. A jeśli chodzi o same ceny i bilety, to pierwsze, co muszę powiedzieć, to jest to, że warto kupić bilety wcześniej przez internet. Co prawda, dodatkowa opłata tam wynosi 1,80 euro za zabukowanie biletu przez internet. Trzeba tutaj być trochę wcześniej, bo półtorej godziny przed planowanym zwiedzaniem, aczkolwiek unikniemy wtedy czekania w bardzo, bardzo długich kolejkach po bilety. Bilety kosztują 13 euro za osobę. Trzeba pamiętać, żeby doliczyć koszt za parking, czyli około 6 euro w zależności od parkingu, jak i również koszt transportu na górę, jeżeli chcemy tam podjechać na przykład autobusem czy dorożką, a nie piechotą. Autobus kosztuje tam 3 euro, dorożka nie mam pojęcia. Co, podziwiasz kufle? Tak, bo jak wszędzie można kupić oczywiście dewocjonalia związane z danym miejscem, to tak i tutaj można kupić zamki. Znaczy w sumie nie zamki, kufle z logiem zamku. Są różne, duże, małe, a ja znalazłem taki dla siebie. Ideolo. Pakujemy się i jedziemy w kierunku Salzburgu, który jest naszym kolejnym krokiem. A tak dodam tylko, że wszystkie techniczne informacje, te, o których mówię tutaj, jak i więcej, znajdziecie na naszych stronach, podpisanych jak zwykle pod filmem. Dobra. Nie widać zamku. Nie widać, to daj na mnie. Stęskniliście? Bo ja tak. W każdym razie tak już wracamy, jedziemy. Dopiero wyjechaliśmy z parkingu i tak jeszcze oczywiście jak zwykle znaleźliśmy kilka rzeczy, o których nie powiedziałem. Ale piesek. O, jaki misiak. Co jest dosyć moim zdaniem ciekawe, to jest druga najbardziej popularna atrakcja turystyczna w Europie. Na pierwszym miejscu jest wieża Eiffla. Rocznie tutaj przychodzi ponad 1,5 miliona ludzi zwiedzić to miejsce. Niecałe półtora. Niecałe ponad 1,5 miliona ludzi przychodzi odwiedzić właśnie to miejsce tutaj. W sumie to nie wiem, czy nam wyjdzie to dzisiejsze... O, światło. Czy nam dzisiaj wyjdzie to dzisiejsze zwiedzanie Salzburga. Trochę pogoda pokrzyżowała chyba na plany. Poza tym nic fajnego jeździć w deszczu w nieznanych miejscach. Nie polecam. Co myślisz o pokoju naszym i o miejscu, w którym... Kolejny pokój, który budzi pewne spostrzeżenia. Tutaj mam wrażenie, jakbym przyjechał do jakiejś szkoły albo na kolonie do Łukęcina i spał w szkole, bo mamy pokój, który się mieści faktycznie chyba w jakiejś szkole. Ale jest ładny, duży. Nawet za dużo łóżek mamy trochę, więc jak ktoś chce jak wpaść... Jak to proszę padać.
wygląda. I tu jest szkoła. Parking. Będę to zjadł. A tak na serio, to dojechaliśmy do Salzburga. Tak jak już mówiłem, pogoda nas nie rozpiesza. Chociaż teraz przestało padać, a jest w miarę ciepło, bo jest około 15 stopni. Przyszliśmy do jednej z pobliskich dla nas knajpek, czyli to jest tam Raschhofer Brew and Cook. Jest to generalnie knajpa, która podaje piwa i jedzenie. No i co innego moglibyśmy zamówić jak sznycel z frytkami. No i teraz przyszedł sznycel, nie ma jeszcze frytek, dlatego no, czekamy z tym pierwszym gęsem i w to wgryzienie, ale pachnie pięknie i wygląda zacnie. Idą frytki. Dobra, próbuj. Próbuję. No, zrobię tak po niepolsku, czyli skropię sznycla cytryną. W ogóle to sznycel od schabowego różni się tym, że po pierwsze powinien być z jagnięciny. Zamówiliśmy z wieprzowiny, bo nie ma innego. A nie z cielęciny? Z cielęciny, pomyliłem się. I dodatkowo jest smażony w głębokim oleju, a nie tak jak u nas, po prostu na troszeczkę głębszym napatrzeniu. No tyle teorii. Zobaczymy, jak to w praktyce wszystko wygląda. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy teraz, jak smakuje. Schabowy. Bardzo dobry. Jeżeli komuś brakuje schabowego, może przyjechać spokojnie do Austrii na sznycla i będzie usytasem. A frytki, no jak to frytki. Jakaś dodatkowa przyprawa jest, albo nie wiem, czy inny olej, czy czymś posypane, ale trochę inny w smaku, taki bardziej wędzony posmak mają.